Powoli, powoli zbieram się też z nowymi piosenkami i do realizacji nowego projektu. Mam już bardzo dużo piosenek na nową płytę, ale chciałabym, żeby to nie była wyłącznie płyta, ale również historia oparta na pewnej książce, do której próbuję zdobyć prawa, a to do wystawienia po prostu takiego spektaklu opartego na książce, opisanego również piosenkami. To będzie opowieść o świecie pomiędzy życiem a śmiercią. Nazywa się to miejsce Bardem, gdzie dusze spotykają się, próbują odgadnąć, gdzie się znajdują, próbują znaleźć drogę, która zaprowadzi je dalej, dokądś, nie wiadomo dokąd, i opowiadają też o swoim życiu, które wiodły na ziemi. To jest jakby clue całego przedsięwzięcia. Ta opowieść będzie się snuła na dwóch poziomach, o ile uda mi się zrealizować to, co zamierzam, muzycznym i takim dramatycznym. Była taka płyta wydana w 2009 roku, właśnie tak się nazywała, Listy Julii. To były piosenki Elvisa Costello przetłumaczone przeze mnie dla mnie, więc to też były postaci, które opowiadały o swoich doświadczeniach życiowych. I to na pewien sposób jest to podobne, ale sytuacja, w której są ci ludzie, te dusze, jest odmienna zupełnie.